Nowa Senek, i tak. Chciałam przypomnieć sylwetkę księdza Stefana Tworkowskiego z Milanówka, który zmarł w 1999 roku, a więc teoretycznie po odzyskaniu niepodległości, a jednak kazał sobie w epitafium napisać na grobie: urodziłem się w niewoli, całe życie walczyłem o wolność, umieram w niewoli. Bo tak naprawdę spod okupacji sowieckiej przeszliśmy pod okupację partykularnych grup interesu. I to trwa, niestety do tej pory trwa. A każdy katolik powinien swoją postawą przeciwdziałać złu, przeciwdziałać krzywdzeniu. Dopiero co byłam na takim spotkaniu katolików, gdzie usłyszałam, że ktoś postępuje wbrew sumieniu, bo tak każe szef. To jest zniewolenie, ale też oznaka słabości i fasadowości wiary. Piękne świadectwo wartości dała Anna Pawełczyńska, to jest świętej pamięci profesor socjolog, która przeszła przez obozy koncentracyjne i napisała książkę Wartości o przemoc. To ja chciałam powiedzieć wszystkim, życzę o te najprawdziwsze wartości i o taką wolność, wolność do prawdy i do szerzenia wokół dobra i odwagi w przeciwstawianiu się złu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo pani Jadwigo. Panie profesorze, nowa forma zniewolenia, współczesne zniewolenie sumienia i katolik Kościół wobec tego. Tak, oczywiście. My w ciągu tych dwóch dni mówiliśmy niejako pobocznie o pewnych formach zniewolenia. Rozpoczął właściwie to wyliczanie tego współczesnego ryzyka zniewolenia kardynał Grocholewski, który mówił o, powiedzmy, także współczesnych formach, zarówno w postaci czy to konsumizmu, czy powiedzmy też wpływów poprzez media na życie danego społeczeństwa, życie danego kraju, a więc poprzez po prostu propagandę czy manipulację medialną. Dzisiaj słyszeliśmy też znakomity wykład pana europosła, pana profesora Piotrowskiego, który mówił o problemie niepodległości z perspektywy Unii Europejskiej. Wiemy, że dzisiaj Unia odrzuca to szlachetne dziedzictwo początków Zjednoczonej Europy w postaci ojców założycieli, de Gaspariego, Adenauera, Schumana. Natomiast przechodzi w stronę manifestu Spinelliego z 1941 roku, który jest manifestem postnarodowym i ponadnarodowym, tworzącym Europę jako federację ponadnarodową. To oznacza wyzbycie się tożsamości, to oznacza właśnie projekt multikulti, wrzucenia wszystkich narodów i państw w jeden tygiel, w którym zanikają różne granice tożsamościowe. A warto też wspomnieć o tym, że manifest Ventotene autorstwa Spinelliego i jego dwóch kompanów, jego dwóch towarzyszy partyjnych, jest manifestem na wskroś komunistycznym. To pokazuje, że ideologia neolewicowa, czy lewicowa i neolewicowa w Europie dzisiaj znowu próbuje zawładnąć tożsamością poszczególnych narodów tworzących Europę. I to jest rzeczywiście niebezpieczeństwo bardzo, bardzo istotne. Generalnie rzecz ujmując, trzeba podkreślić to, co powtarzało się jak refren w czasie naszego kongresu. Wolność jest nam dana i zadana. Nigdy nie możemy uznać wolności i niepodległości jako stanu już osiągniętego. Wolność i niepodległość jest nam dana i jednocześnie zadana. To też pokazują przykłady wielu innych krajów w świecie, czy wręcz w Europie. Do niedawna chlubiących się katolicyzmem swoim bardzo mocnym. I dzisiaj, jak widzimy gdzieś to zanikło, to wszystko tutaj, i wchodzą natychmiast różne formy zniewolenia, jak to wspomniała pani Jadwiga, sumienia duchowego, współczesne formy, różne zależności tutaj. Czy dodajmy choćby wspomniana Unia Europejska, może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą o tym, że dwóch z trzech założycieli Unii Europejskiej to są obecnie słudzy Boży. Tak. A więc kandydaci na ołtarze. Ale od tych właśnie ojców założycieli dzisiaj współczesna konstrukcja polityczna Unii Europejskiej wyraźnie się dystansuje. Próbuje się znowu zafałszować historię. Jeżeli spoglądamy na osławiony, już coraz bardziej osławiony Europejski Dom Historii w Brukseli i odczytamy tam perspektywę Europy, no to naprawdę możemy się zapytać, czy my jesteśmy, przepraszam, w Europie, czy w Gabonie, z całym szacunkiem dla Gabonu.
bo naprawdę prezentacja tej wersji historii, tej wersji tożsamości europejskiej, która tam została dokonana, nie ma naprawdę nic wspólnego z realną Europą, Europą katedr, Europą uniwersytetów, Europą instytucji charytatywnych, Europą opartą na podstawowych źródłach, jakim jest m.in. chrześcijaństwo. Odbierzmy kolejny telefon. Witamy kolejnego naszego telewidza, radiosłuchacza. Szczęść Boże. Szczęść Boże Panu. Mówi Krzysztof z Marborka. Witam serdecznie ojca i naszych gości. Uczestniczyłem w tym kongresie. Właśnie przed chwilą wróciłem do domu, ale nie miałem możliwości zadania pytania panu z Filipin. I chciałbym to teraz zrobić. Wiadomo, że tematem przewodnim była niepodległość. Niepodległość to czynnik zewnętrzny, któremu towarzyszy tak jakby parzysta druga strona, suwerenność. I tak oto, nie wiem czy do Filipin dotarła informacja, że sąd we Francji owszem toleruje pomnik papieża, ale już krzyż nad papieżem nie. I rozstrzygnięcie było takie, że ten krzyż należy z przestrzeni publicznej usunąć. Dowiedziałem się, że pan jest dziennikarzem radiowym. I gdyby akurat teraz otrzymał pan mikrofon do ręki do jednej z rozgłośni francuskich, to na temat tego typu decyzji sądowych na przykład, albo no wiadomo, że sądu to się nie komentuje. My możemy z zewnątrz porozmawiać sobie na ten temat, bo uważam, że tutaj, no może ja się nie będę wypowiadał na swój temat. Chciałbym dowiedzieć się, jakie by było pana stanowisko, gdyby pan miał możliwość 2 minuty, 3 minuty, mikrofon do ręki i do przestrzeni francuskiej. To co by pan im powiedział na temat tej właśnie decyzji? Ja posłucham na antenie. Pozdrawiam. Dziękujemy panie Krzysztofie. Dziękujemy. Szczęść Boże. I think my main message would be the French people who are behind this great action. We're making a very big mistake. Więc pierwszym moim przekazem do tych konkretnych Francuzów, którzy stoją za tym działaniem, powiedziałbym, robicie wielki błąd. Albo Bóg, albo Krzyż, przecież Bóg to nie jest Krzyż. Krzyż to jest w ogóle element. Pogajmy się, jak się przyjrzeć. O czym my to mówimy? No, tego nie uważa dla nich. Kielec ważniejszy, obraz ważniejszy, czy to w kształcie mężczyzny, czy to w kształcie kobiety. Krzyż ważniejszy i to wyszło szydło, no. Nie Bóg, nie duchowość, nie jestestwo Boże, nie prawda Boże, tylko krzyż. No to krzyż to jest Bóg. Wyszło, wyszło szydło z obu. Chcę tutaj przywołać to, co mówił papież Benedykt o dyktaturze relatywizmu. Niestety ta dyktatura również występuje w Filipinach. Ta dyktatura narzuca różnym ludziom, w tym, którzy mylą właśnie ten relatywizm z pluralizmem, narzuca im tę ideologię, nakładając na nich to, co ona głosi. Jeśli można jedno słowo dorzucić, w 1905 roku, kiedy powstawała ustawa o neutralności Kościoła i państwa we Francji, na którą dzisiaj powołują się zwolennicy usunięcia krzyża, to był czas, w którym w armii francuskiej wpisywano przy nazwiskach oficerów krótkie adnotacje VLM, VLMAL. VLM znaczyło Valames, idzie na msze. VLMAL, Valames, avec livre, idzie na msze z książeczką. I te dwa wyznaczniki miały stanowić o utrącaniu awansów zawodowych oficerów armii francuskiej. Jak pogodzić tę neutralność w rozumieniu francuskim z ich najświętszymi hasłami wolność, równość, braterstwo? Ja jeszcze dodam, ministrze, że to jest tak zwana neutralność światopoglądowa jest pułapką semantyczną. Dlatego, że obiektywnie musimy się na czymś oprzeć. Tak jak nie da się być w ciąży w połowie, czy tylko się jest albo się nie jest, tak albo Pan Bóg jest i
bazujemy na cywilizacji chrześcijańskiej, albo Pana Boga nie ma. A tak zwana neutralność światopoglądowa jest tak naprawdę terrorem ateistycznym. Jest budowaniem świata tak, jakby Pana Boga nie było. Jest ideologią konfrontacyjną wobec chrześcijaństwa. Pytanie może też natury szerszej. Czy można kierować jakimkolwiek krajem bez opierania się o jakiś system wartości, w oparciu o coś, ku czemuś prowadzić? No właśnie, to jest niemożliwe. Wchodzimy teraz w filozofię, ale to jest bardzo praktyczne, wbrew pozorom przecież pytanie. To święty Jan Paweł II w czasie pielgrzymki w Polsce zapytał retorycznie, czy można wyprzeć się Chrystusa. Powiedział, można, ale w imię czego? Niczego, co w zamian? Co w zamian? Witamy kolejnego naszego słuchacza. Halo? Szczęść Boże, Andrzej z Sopotu. Witam dostojne grono wspaniałych uczestników tych rozmów. Proszę ojca, ja mam do pana profesora z Filipin takie pytanie, ale ono ma charakter chyba ponadnarodowy, ogólny. I ono, moim zdaniem, narodziło się jeszcze długo przed wystąpieniami Spinellego. Mianowicie chodzi o to, że kiedy komunizm w tym bloku zaczął powoli spuszczać z tonu i jak gdyby przekształcać się, dokonać wielkiej transformacji ideowej, to wprowadzono do obiegu bardzo pozornie szlachetne słowo pluralizm. I w latach 80. ja napisałem taką notatkę, gdzieś tam się ukazała w jakimś takim piśmie niszowym i powiedziałem tak, że jeżeli przyjmiemy pluralizm za wartość nadrzędną, rozwiązującą problemy społeczne, to przekreślamy w ogóle moralność chrześcijańską, etykę, cywilizację. Dlatego, ale tak było w 325 roku za czasów Konstantyna Wielkiego. Na tym stoi w błędzie cały Kościół rzymskokatolicki. Różnica między dobrem tak, a złem. I pojęcia różnicowania dobra i zła jak gdyby zaczynają przechodzić na margines do historii. Chciałbym uzyskać odpowiedź, czy katolicy filipińscy w różnych kontekstach widzą problem pluralizmu. Podkreślam, to jest problem bardzo ogólny i bardzo podstępny. I dziękuję, przechodzę na słuchanie. Dziękujemy bardzo panie Andrzeju i posłuchajmy odpowiedzi pana profesora. Well, you mentioned the problem of pluralism. Basically, I completely agree with what the caller said. It cannot be to each his own. You have to understand that there is an objective morality and objective reality. You mentioned either you're pregnant or you're not. Either there's God and there's not. But unfortunately, in this day and age, the so-called liberal sweep that I was talking about during the Congress earlier, it's becoming more and more pervasive. And I think a lot of people are falling into this erroneous mentality, not because they really have it in them to believe, but because of certain errors also in terms of education, for example. In that respect, I think even the Catholic Church should do more to educate people so that they won't fall into this trap. Więc zgadzam się w zupełności z tym, co mówił pan dzwoniący, więc musimy mieć jakąś obiektywną prawdę, do której się odwołujemy. Tak jak pan minister mówił, nie można być w połowie w ciąży, a w połowie nie być. Jest jakaś obiektywna rzeczywistość, która rządzi naszymi działaniami. Wspomnę tutaj te czyszczenie liberalne, o którym mówiłem w ramach swojego wykładu. Czyści się to, co jest nieliberalne. Dlatego też wpada się w pułapkę tej rzekomej neutralności. Rolą Kościoła jest edukacja i powiedzenie, jak rzeczywiście jest. Drodzy Państwo, czas nam powoli kończyć to nasze spotkanie i czas na jakieś podsumowania tej naszej dyskusji. Z czym byśmy chcieli zostawić naszych słuchaczy? Jakie główne przesłanie tego naszego sympozjum, spotkania? Bo gdzieś ono nas inspiruje w tych naszych dyskusjach tego wieczoru. Katolicy, a niepodległość. Kościół katolicki, a niepodległość. Czy Polski, czy innych krajów jako wartość, niepodległość, czy wolność. Jakieś kilka słów takiego właśnie orędzia, przesłania. Bardzo proszę. Kto pan, może pan minister?
kolejności, jaka była na początku. Ja się bardzo cieszę, że do tej konferencji mogło dojść, że ministerstwo uczestniczyło w tej konferencji, bo żeby zrozumieć nas, żeby zrozumieć to, czym się wyróżniamy, warto posłuchać naszych gości z różnych części świata. I dzięki tej konferencji mieliśmy taką możliwość. Dziękujemy też ministerstwu za wsparcie tej inicjatywy i za obecność. Bardzo nam miło. I think one of my biggest take-home messages is that the conference was an eye-opener about the maybe commonalities of Polish history and the history of many African countries who had to struggle for liberation, but that beyond the political independence or liberation, there are other freedoms that are needing to be valued and to be kept and not to be taken for granted. And it's a journey, freedom is a journey, and it has to be exercised there well, otherwise it can be lost. Więc głównym tutaj przesłaniem, które zabiorę, jest podobieństwo polskiej i historii z krajów, różnych krajów Afryki dotyczącej procesu wyzwalania się oraz to, że wolność to nie jest coś, co otrzymujemy na zawsze, jest to proces i coś, co, o co musimy ciągle zabiegać. And perhaps that faith is very critical in developing core values of people even after independence. The values of people have to be grounded, and faith in particular, the religion that people will espouse, is critical to ensure that it guides morality of society. I po tym, jak już odzyskamy naszą wolność, istotnym jest to, żebyśmy mogli w czymś zakorzenić te wartości, które będą nami rządziły później. I tutaj jest ogromna rola Kościoła, żeby takie korzenie można było zapuścić. Panie profesorze. Well, number one, I found the Congress very refreshing. I was very much impressed by the conviction of fellow Catholics when it comes to the values that we are all supposed to live by. Even in the Philippines, we're predominantly Catholic, but we're not, I haven't experienced as much conviction during one conference as big as this one. And actually in the Philippines, there's even this concern among many Catholics not to be vocal about their faith, because they're afraid that the liberals or the leftists would go after them. So that's why I found this very refreshing. And one takeaway I think that I have coming from this Congress is that the Catholic faith is not constricting. It doesn't hold you back, but it is liberating. Więc uważam, że ta konferencja dała mi odświeżenie. Mogłem się odrodzić słuchając tego, jak nasze wartości są podobne. Trudno spotkać drugą taką konferencję, w której wartości, przynależność do tej samej wartości byłyby tak manifestowane jak tutaj. Jeśli chodzi o Filipiny, to Filipińczycy nie bardzo przyznają się do swojej wiary, bojąc się krytyki ze strony liberałów. I co można tutaj podkreślić, to to, że wiara nie ogranicza, ale wiara wyzwala. I kilka słów, panie profesorze, bardzo proszę jeszcze. Ja chciałbym przywołać słowa Karola Wojtyły o napięciu między historią a sumieniami, które kończyły się takim stwierdzeniem, czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień. Myślę, że każdą z naszych niepodległości zawdzięczamy ludziom prawych sumień. Przede wszystkim właśnie zawdzięczamy niepodległości sumień ludzkich. I sądzę też, że mimo współczesnych zagrożeń, dopóki ocalimy nasze sumienia, ocalimy też naszą wolność i naszą niepodległość. Bardzo dziękuję Państwu za te nasze rozmowy. Katolicka Niepodległość, część druga w Radiu Maria o 21.30. Zapraszamy serdecznie. A teraz się żegnam z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
zwiastowania, kiedy tak niewielu ludzi chodzi do kościoła, a przecież od początku istnienia duchowej adopcji święta maryjne były czasem przyrzeczenia. A druga prośba, Mario, to o to, by w Polsce, w Twoim królestwie, nie było podstawy prawnej do zabijania nienarodzonych. Chcemy modlić się za rząd, za parlamentarzystów, za całą opozycję chcemy się modlić. Szczególnie za te wszystkie kobiety, które protestują i krzyczą, chcą robić czarne marsze. Chcemy modlić się za nich, bo one są bardzo biedne. Myślą, że jeżeli będzie prawo, które pozwala zabijać, to usprawiedliwią swoje wyrzuty sumienia. Nie, nie da się. Dlatego trzeba modlić się za nich. I to nie ze złośliwością, z uczuciem pychy, o nawrócenie, o przemianę serca. Modlić się za te wszystkie, którzy krzyczą, że mam prawo do mojego ciała. To jest kłamstwo. Taka mowa, mam prawo do mojego ciała, jest kłamstwem. Ponieważ zarodek, dziecko w łonie matki ma inne DNA niż matka, a czasami inną grupę krwi. To nie jest jej ciało. Właśnie. To jest inne ciało innego człowieka, dusza innego człowieka. Matko, czy nasza najlepsza, stajemy z tymi problemami, gdzie są podziały w Polsce, gdzie się sieje nienawiść, cholera, no, faszyzm i wszystkie inne rzeczy. Zawsze w Polsce są dobrzy i gorsi, ale Ty jesteś królową i matką naszą. Tobie zawierzamy naszą ojczyznę. Zapomniałem Ci, matko, podziękować jeszcze za tych ludzi, którzy przez modlitwę duchowej adopcji i przez tą książeczkę Uwolnienie się żarowiny po grzechu aborcji wychodzą z syndromu poaborcyjnego. Wciąż docierają do mnie te głosy. Przebaczyłam sobie, przestałam się oskarżać. Uwierzyłam, że dziecko żyje. Nawiązałam z nim osobisty kontakt. Jest ono. Zbawiony. Modlę się do niego, nadał mu imię. Zmieniłam myślenie. Ja nie mam dwójki dzieci, mam troje, jedno w niebie. Matko nasza, matko ojczyzny naszej, ja przecież nie będę mówił, co ty masz robić. Ja chcę powiedzieć, że stajemy do twojej dyspozycji, a ty jesteś matką i królową. Zawierzamy pielgrzymów dnia dzisiejszego z pielgrzymka z parafii Matki Bożej Królowej Aniołu z Warszawa, z Bemowa, Związek Niewidomych, jeszcze i niewidomych, z diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, pielgrzymka z naszej parafii z Wągrowca, diecezja cieśnieńska, pielgrzymka i czuwanie ze Starej Błotnicy, również z naszej paulińskiej parafii. Również pielgrzymka górników, Lotos Petrobaltik z Gdańska. Chcemy również modlić się i pozdrowić Bractwo Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, która odprawia swoje rekolekcje. Jak również rekolekcje animatorów duchowej adopcji dziecka poczętego, które odprawia rekolekcje pod hasłem Wywyższyć Krzyż w rodzinie, w małżeństwie. Chcemy polecać siostry przełożone, sióstr uszczelonych serca Jezusa Konającego z centrum łódzko-sieradzkiego. Chcemy modlić się za parafię w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Celestynowa, gdzie przebywa Twój wizerunek, gdzie jest mała Częstochowa. Chcemy modlić się za polecanych wielkiej księdze modlitwy apelowej, za wszystkich księży biskupów, tych, którzy są przełożonymi w naszym zakonie, w naszym klasztorze jasnogórskim, za ofiarodawców dobrodziejów, za tych wszystkich, które Ty, Mamo, chcesz, byśmy omodlili. Ty najlepiej wiesz, komu co potrzeba, dlatego chcemy modlić się tajemnicą ukoronowania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ani nie ma władzy w samorządach, ani nie ma swoich przedstawicieli w europarlamencie. Jedynym właśnie kapitałem jest pewnego rodzaju rozczarowanie wyborów za Polski do roku 2015. Myślę, że ten kapitał został, no to tu dużo mówić, w jakiś sposób chyba roztrwoniony. Zdanie profesora Andrzeja Gila z KUL-u, zmiana lidera w Nowoczesnej nie zapewni partii paliwa politycznego.
sądzę. Być może będzie jakiś efekt nowości, troszeczkę sondaży wybrnął do góry, ale tak jak przysłuchiwałem się i temu, co się działo dzisiaj w czasie wyborów i wcześniej, jak słuchałem i pana Ryszarda Petru i pani, przede wszystkim pani Katarzyny Lubnauer, jakby w przewidywaniu, co się dzisiaj wydarzy, nie znalazłem tam jakichś nowych elementów, które by dały tej partii rzeczywiście jakąś przewagę nad PiS-em czy nad Platformą Obywatelską. Wydaje mi się, że w perspektywie roku, dwóch ta partia zniknie jednak z polskiego politycznego firmamentu, dlatego że tak naprawdę nie ma niczego nowego do zaproponowania. Nowoczesna to partia powołana w roku 2015 przez ekonomistę Ryszarda Petru. W ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskała poparcie na poziomie 7,6%. A do tematu powrócimy w publicystycznej części naszego magazynu. Polskie Radio 24. Północ, południe. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wycofał wnioski o awanse generalskie, tu cytat, w trosce o dobro sił zbrojnych RP i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności. Rzeczniczka resortu Anna Pędzioł-Wójtowicz powiedziała w TVP Info, że kwestia nominacji generalskich wpisuje się w szerszą politykę MON. Mianowania generalskie mają kluczowe znaczenie dla zmiany pokoleniowej i dalszych reform wzmacniających Wojsko Polskie. Decyzją ministra obrony narodowej jest zaskoczony szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. To jest taka decyzja dość zaskakująca, tym bardziej, że pan prezydent nie odrzucił żadnego z tych 14 złożonych wniosków. Co więcej, oficerów wymienionych w tym wniosku za wkład w rozwój sił zbrojnych docenił, wręczając im odznaczenia 11 listopada. Paweł Soloch podkreślił, że według jego wiedzy prezydent nie otrzymał jeszcze informacji o wycofaniu przez MON wniosków o awanse generalskie. Zaznaczył również, że w dyskusji z MON najważniejsze nie są kwestie konkretnych awansów, lecz sprawy dotyczące kierowania i dowodzenia armią oraz koncepcja polityki kadrowej. Zdaniem wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina konflikt między Pałacem Prezydenckim a resortem obrony jest konsekwencją zapisów w ustawie zasadniczej. Wynika z tego właśnie, że mamy dosyć ułomną konstrukcję konstytucyjną, która mówi, że zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent, ale wykonuje to zwierzchnictwo za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Czyli są pomieszane struktury rządowe z inną strukturą państwową i to jest błąd konstytucyjny, z którego wynikają tego typu napięcia. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej ocenił, że działania ministra Macierewicza wykraczają poza jego uprawnienia. Nie może konstytucyjny, nawet jeżeli jest konstytucyjnym ministrem, ale tylko ministrem, paraliżować możliwości działania zwierzchnika sił zbrojnych, jakim jest prezydent BBN-u w sposób praktyczny. To jest przekroczenie konstytucyjnych zasad i uprawnień. We wczorajszym komunikacie MON napisano, że działanie resortu zostało podyktowane nadzieją na, cytat, czynników, które zgodnie z deklaracjami Urzędu Prezydenckiego stoją na przeszkodzie mianowań generalskich. Nowe wnioski mają być przedstawione, jak napisano w komunikacie, w stosownym czasie i okolicznościach. Polskie Radio 24. Północ, południe. Posiedzenia przygotowawcze, zaplanowanie terminu orzeczenia, obowiązkowa odpowiedź na pozew, zeznania na piśmie, ograniczenie możliwości obstrukcji. To główne założenia reformy procedury cywilnej zaprezentowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak podkreśla minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, głównym założeniem proponowanej reformy jest usprawnienie procedury cywilnej i przyspieszenie procesów cywilnych, a ma w tym pomóc wdrożenie nowej procedury. Nowością, którą wprowadzamy, jest konieczność organizowania tak zwanego postępowania przygotowawczego, czyli rozprawy przygotowawczej, która określi sposób postępowania w danej sprawie. Nakładamy na sądy pewne dodatkowe obowiązki, których dzisiaj nie było, a które mają miejsce w innych procedurach, innych krajów europejskich. Nie kryję, że sięgaliśmy po te pomysły również do tych, gdzie sądownictwo funkcjonuje znacznie sprawniej i lepiej, gdzie sędzia będzie zobowiązany podjąć pewnej próby znalezienia kompromisu i ugody pomiędzy stronami. Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości, tłumaczy, czemu ma służyć posiedzenie przygotowawcze. Żeby rozstrzygnąć tę kwestię, czy będzie ugoda, czy nie będzie ugody, czy będzie już, czy będzie po procedurze mediacyjnej, czy jednak strony są tak skonfliktowane, że się tego nie da zrobić. Jeżeli się tego nie da zrobić, to wtedy trzeba usiąść, otworzyć kalendarze, otworzyć notatniki, zaplanować, tak jak pan minister wspominał, dalsze postępowanie. Sędzia wyznaczy, jakie dokumenty, kiedy trzeba przedstawić, jakie czynności wykonać, może zasięgnąć opinii biegłych, może jeszcze jakieś inne. W
wyznaczy terminy kolejnych posiedzeń i wyznaczy przewidywany termin wydania orzeczenia. Wśród głównych założeń reformy wiceminister wymienił także dążenie do ograniczenia czynności obstrukcyjnych stosowanych przez jedną ze stron do przedłużania się postępowań. Ponadto ustawa przewiduje m.in. obowiązek odpowiedzi na pozew jeszcze przed rozpoczęciem postępowania oraz możliwość złożenia przez świadka zeznań na piśmie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jak tłumaczył wiceminister Piebiak, autorzy reformy procesu cywilnego chcieliby, aby sądy były bliżej ludzi. Dlatego pozwy konsumentów przeciw firmom rozstrzygane byłyby w miejscu zamieszkania skarżącego. Resort ma nadzieję, że dzięki obowiązkowemu przygotowaniu planu rozprawy prostsze sprawy kończyłyby się na jednej rozprawie. Tym tematem zajmiemy się w drugiej części naszego magazynu. Polskie Radio 24. Północ. Południe. A już teraz przenosimy się za granicę. Rozpisanie nowych wyborów nie jest dobrym rozwiązaniem, stwierdziła podczas konwencji CDU Angela Merkel. Pochwaliła ona inicjatywę prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera, który próbuje namówić do kolejnych rozmów koalicyjnych wszystkie partie, w tym SPD. Było to jej pierwsze publiczne wystąpienie od czasu fiaska rozmów o koalicji między CDU, CSU, a FDP i Zielonymi. Nawet nie chcę o tym myśleć, że ze względu na skomplikowany wynik wyborów będziemy prosić wyborców, aby jeszcze raz poszli głosować, powiedziała podczas konwencji CDU Angela Merkel. Podkreśliła, że politycy otrzymali od wyborców mandat, aby stworzyć rząd. Angela Merkel pochwaliła inicjatywę prezydenta, który spotkał się z szefem socjaldemokratów Martinem Schulzem i nakłonił go, aby zaczął rozmawiać o ewentualnym udziale jego partii w tworzeniu rządu. Naturalnie nie wiem, jak w najbliższych dniach sytuacja się rozwinie, ale Europa potrzebuje silnych Niemiec, podkreśliła kanclerz. Dodała, że z tego powodu pożądane jest, aby nowy rząd powstał bardzo szybko. I to nie tylko tymczasowy rząd techniczny, ale rząd stabilny, zaznaczyła Merkel. Jednocześnie zapewniła, że jej gabinet jest w stanie wypełniać swoje obowiązki. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Rząd Angeli Merkel podał się do dymisji 24 października po ukonstytuowaniu się nowego parlamentu. Od tamtej pory obowiązki sprawuje komisarycznie. Egipt pogrążony w żałobie po wczorajszym zamachu terrorystycznym, w którym zginęło 305 osób, w tym 27 dzieci. 128 osób jest rannych. To były chwile grozy, relacjonują świadkowie. Ranny 14-letni Abdul cudem uniknął śmierci. Słyszeliśmy strzały i wybuchy, strzelali do wszystkich, atakowali wszystkich. Inny ranny w zamachu mówił, że udało mu się dostrzec zamachowców. Wszyscy uciekali w panice, ale udało mi się dostrzec, że zamaskowani zamachowcy mieli na sobie wojskowy sprzęt i mundury. Jak poinformował egipski prokurator generalny, sprawcy mieli przy sobie flagę tzw. państwa islamskiego. Ataku miało dokonać około 25-30 napastników, którzy pięcioma samochodami terenowymi podjechali pod meczet w miejscowości Bir Albd koło miasta Al-Arish na północy Półwyspu Synaj. Ustawili się przed głównym wejściem do meczetu i przy 12 oknach, a następnie zaczęli strzelać z karabinów do wiernych zgromadzonych w budynku. Podpalili 7 samochodów należących do wiernych, które były zaparkowane przed meczetem. Wciąż żadna organizacja nie przyznała się do zamachu, ale wiele wskazuje, że stali za nim dżihadyści. Napastnicy nie zostali na razie schwytani. W odwecie armia przeprowadziła naloty na tereny w pobliżu miejsca ataku na wschodzie Synaju, gdzie siły bezpieczeństwa od dawna walczą z egipskim odłamem państwa islamskiego. Ukraińcy uczcili pamięć ofiar Wielkiego Głodu z lat 1932-33. Ponad 80 lat temu sowieckie władze wywołały na Ukrainie głód, który zabrał życie około 4 milionom Ukraińców. W uroczystościach w Kijowie wzięły udział ukraińskie władze. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Pamięć ofiar stalinowskiej zbrodni uszanowano minutą ciszy. Przy pomniku ofiar Wielkiego Głodu odprawiono modlitwę w intencji milionów zagłodzonych Ukraińców. Złożono też symboliczne bukiety kłosów zboża. Wielki Głód to największa tragedia w historii Ukrainy, mówił do zebranych ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Nasze wnuki i prawnuki nie mogą zapomnieć, że w 1932 roku Bóg dał Ukrainie urodzaj. To kremlowski antychryst zorganizował Wielki Głód, zabrał jedzenie i skazał miliony Ukraińców na mękę śmierci głodowej. W ramach obchodów w oknach Wielkiego
wielu ukraińskich domów po zapadnięciu zmroku zapłonęły świece jako symbol pamięci o ofiarach sowieckiej zbrodni. Wielki głód wywołany był przez komunistyczne władze za pomocą konfiskat produktów żywnościowych prowadzonych na ukraińskich wsiach. Oprócz Ukrainy, kilkadziesiąt krajów świata, w tym Polska, uznały wielki głód za zbrodnię ludobójstwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Południe. I wracamy do kraju. Korespondenci i wolontariusze z całego świata będą bronić dobrego imienia Polski. Fundacja Reduta Dobrego Imienia na konferencji Support Poland Wspieraj Polskę podsumowała swoje kilkumiesięczne działania mające na celu walkę z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w zagranicznych mediach. W wydarzeniu uczestniczył także wicepremier Mateusz Morawiecki. Więcej na ten temat Marta Szulborska. Wicepremier Mateusz Morawiecki podczas konferencji podziękował Polonii za przeciwdziałanie pojawiającym się w zagranicznych mediach sformułowaniom takich jak polskie obozy. Bardzo dziękuję również Polonii. Polonii, która ma już pierwsze sukcesy, na przykład w New York Times. Już dzisiaj poszedł taki okulnik do dziennikarzy, żeby nie używać sformułowania polskie obozy. Jak powiedziała prezes Reducy Dobrego Imienia Mira Wszelaka, wolontariusze, którzy zarejestrują się do aplikacji, będą mogli zgłaszać Polsce zniesławienia, z którymi się spotkali. Również otrzymają informację zwrotną o tym, do kogo i jaki komunikat mogą wysłać. Czyli jeżeli ktoś nie chce poprawić sformułowania polski obóz w jakiejś gazecie, taka osoba pojedyncza otrzymuje od nas informację, żeby wysłała konkretny komunikat wzywający do sprostowania. Reduta Dobrego Imienia powstała 5 lat temu. Jej założycielem jest wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Świrski. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Sejmie odbywa się dwudniowa konferencja naukowa z cyklu Rozbite Imperium. Została ona zorganizowana w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości przez państwa powstałe po upadku Imperium Rosyjskiego. Współorganizatorka konferencji poseł Małgorzata Gosiewska podkreślała, że nasza część Europy w dużej mierze ciągle jest determinowana przez sąsiada ze wschodu. Znowu mamy wojnę na wschodzie, ciągle toczącą się, choć Europa stara się tego nie dostrzegać, powiedziała. Mówiła, że bez znajomości historii trudno nam budować przyszłość, ponieważ historia w dużej mierze na przyszłość rzutuje. To chociażby widzimy na przykładzie relacji, trudnych relacji polsko-ukraińskich. Doktor Jerzy Targalski mówił z kolei, że poważne kłopoty Rosji nastąpią około roku 2023. Tłumaczył, że historia ostatnich kilkuset lat państwa rosyjskiego układa się według pewnego schematu. Mamy okres ekspansji. Ekspansja zostaje zahamowana. Zahamowanie ekspansji powoduje rozkład. W pewnym momencie, żeby zapobiec rozkładowi, dochodzi do, nazwijmy to, reform stabilizacyjnych i znów przejście do następnego okresu ekspansji. Te reformy nie mają charakteru takiego, że tworzą nowy system. To nie są reformy, które mają zmienić system rosyjski i spowodować, że Rosja będzie zdolna do wewnętrznego rozwoju. To są reformy, które tylko stabilizują system i czynią go zdolnym do przejścia do ekspansji. Doktor Targalski mówił, że system, w którym ekspansja zewnętrzna jest konieczna dla istnienia imperium, jest charakterystyczny dla pasożyta. Sylwia Białek, Polskie Radio. To trzecia konferencja z cyklu Rozbite Imperium. Dwie pierwsze odbyły się w Kijowie i Tbilisi. Warszawskie spotkanie zamyka cykl współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Konferencja zakończy się jutro. We Wrocławiu obchodzono 40. rocznicę powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. Impulsem do powstania SKS było zamordowanie Stanisława Pyjasa, krakowskiego studenta i współpracownika Komitetu Obrony Robotników. Bronisław Wilsztajn, działacz opozycji demokratycznej w PRL-u, jeden z założycieli SKS-u, wspominał na antenie Polskiego Radia 24 okoliczności, w których zapadła decyzja o powstaniu organizacji. Ona się pojawiła w trakcie obchodów juwenaliowych. Myśmy zdecydowali się w pewnym momencie, bo za kilka dni były akurat juwenalia i postanowiliśmy, że wykorzystamy je, żeby poinformować maksymalnie studentów i mieszkańców Krakowa o tej śmierci i zmienić te juwenalia w taki żałobę, w manifestacje żałobne. I to się udało i na samym początku padła ta idea, nie pamiętam kto pierwszy ją sformułował, żeby oficjalnie powołać organizację jakąś, instytucję. I, bo myśmy już wcześniej działali jako de facto organizacja, tylko nie, oczywiście nie chodzi o to, że nieformalna, bo potem też byliśmy nieformalną, ale ona nie miała nazwy ani żadnego takiego kształtu organizacyjnego, ale działaliśmy już sporo, już ponad pół roku zbieraliśmy pieniądze na robotników tych uwięzionych po manifestacjach czerwcowych 76
tego roku pisaliśmy petycje, kolportowaliśmy informacje, organizowaliśmy takie koła samokształceniowe. No, w razie działaliśmy już czas jakiś, byliśmy w miarę zorganizowani i wtedy doszliśmy do wniosku, że ponieważ zamordowano naszego przyjaciela, to musimy ogłosić, że my istniejemy, żebyśmy nie byli anonimowi, po prostu. Studenckie Komitety Solidarności powstały w 5 ośrodkach akademickich na przełomie 1977 i 1978 roku. Inicjatorzy ruchu żądali wyjaśnienia okoliczności śmierci Stanisława Wyjasa i ukarania winnych tej zbrodni, ujawnienia i ukarania sprawców profanacji okresu żałoby. W deklaracji ideowej podkreślali, że SKS jest, tu cytat, akcją wszystkich ludzi dobrej woli ze środowiska akademickiego, którzy są gotowi zadeklarować swą pomoc dla osób dotkniętych represjami ze strony władz za odwagę manifestowania własnych, niezależnych przekonań. SKS organizował zajęcia i wykłady w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Jego działacze kolportowali ulotki i niezależną prasę, wydawali pisma Indeks i Sygnał, a od 1978 roku w krakowskiej oficynie studenckiej KOS także książki. Wiosną 80. zaangażowali się w bojkot wyborów do Sejmu, a latem wspierali strajkujących robotników Wybrzeża. Tłumy pożegnały księdza Andrzeja Szpaka w kościele świętego Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach. Salezjanin i duszpasterz młodzieży hipisowskiej zmarł w wieku 73 lat. Był twórcą i długoletnim przewodnikiem pieszej pielgrzymki młodzieży różnych dróg na Jasną Górę. W swoich kazaniach nikogo nie oceniał. Pokazywał, że każdy z nas może wybrać swoją drogę. Niczego nie nakazywał i właśnie takim podejściem przyciągał do ludzi do kościoła. Mówili hipisi, którzy zjechali z całej Polski, by pożegnać księdza Andrzeja Szpaka. Żegnamy bardzo ważną osobę. Chodziłem 12 lat temu, 7 razy myślę na pielgrzymce byłem szpakowskiej. Ja jestem za młody, żeby mówić o początkach, ale początki też chyba były takie, że no, pielgrzymka młodzieży różnych dróg przyciągała ludzi z problemami, powiedzmy. Mówi się o narkomanach, mówi się o ludziach, nie wiem, poszukujących w jakiejś wszelkiej chyba formie. Przyjechaliśmy zobaczyć piękną, radosną uroczystość. Bardzo odważny człowiek. Tak jak się żyło, tak się odchodzi. I on odszedł odważnie i radośnie. Hipisi przynieśli na pożegnanie białe lilie i gałązki jarzębiny. Ksiądz Andrzej Szpak spocznie w grobowcu Salezjanów na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Weekend. Telewizory smart, taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 65 cali 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Po reklamie. Autopromocja. Walczymy z natrętnym sąsiadem, z przykrym szefem, czasami z żoną czy mężem, bo okazali się nie tacy, jacy mieli być. Są jeszcze tacy ludzie, którzy walczą, by pokonać nauk swojej słabości, by wygrać z chorobą czy nieszczęściem, które przyszło nagle. O tych codziennych walkach porozmawiam z gośćmi. Maliną Wieczorek, prezes Fundacji SM Walcz o Siebie i Kamilem Elkaderem, psychoterapeutą z Centrum Terapii Dialog. Na audycję Interakcje zapraszam dzisiaj po 22:00. Katarzyna Klepaczewska. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, minęła 21:30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Nowoczesna to nasz wspólny projekt, mówi nowo wybrana przewodnicząca tej partii Katarzyna Lubnauer. W głosowaniu podczas kongresu partii w Warszawie pokonała dotychczasowego lidera Ryszarda Petru 9 głosami. Od jutra bierzemy się do pracy, zapowiada Lubnauer. Czasu jest mało, a wyzwań wiele. Wyborcze emocje już za nami, ale przed nami ciężka praca. Dla Nowoczesnej, ale przede wszystkim dla Polski. Katarzyna Lubnauer w głosowaniu na przewodniczącego Nowoczesnej zdobyła 149 głosów. Ryszarda Petru poparło 140 członków partii.
Znalazł niewybuch w lesie i przyniósł go do kamienicy. 16-latek okazał się sprawcą ewakuacji 70 osób z bloku przy ulicy Chopina w Słupsku. Usłyszał zarzuty dotyczące posiadania broni i amunicji bez zezwolenia. Relacja Pawła Drożdża z Radia Gdańsk. 16-latek przyznał się do winy i złożył pełne wyjaśnienie, jak mówił Radio Gdańsk Robert Czerwiński, rzecznik słupskiej policji. Nastolatek znalazł niewybuch w czasie wakacji z lasu, przywiózł go do piwnicy rodziców i o nim zapomniał. W ubiegłym tygodniu z bloku ewakuowano wszystkich mieszkańców, wezwano saperów, ale oddział mógł przyjechać dopiero rano. 70 osób noc spędziło poza domem. Groźne znalezisko zabrali saperzy z Lęborka. Pocisk zostanie zdetonowany na poligonie. 16-latek nie miał wcześniej problemów z prawem. Teraz odpowie przed sądem. Według ewangelicko-luterańskiego kościoła Szwecji Bóg jest pozbawiony płci. Dlatego w przyjętej przez władze kościoła nowej księdze liturgicznej zabraknie takich określeń Boga jak Pan czy On. Kościół Szwecji uznał, że istnieje potrzeba unowocześnienia języka liturgicznego w taki sposób, by był on mniej wykluczający. Chodzi przede wszystkim o pozbycie się zwrotów określających płeć Boga. Na przykład zamiast w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, członkowie szwedzkiego kościoła będą rozpoczynać modlitwę słowami w imię Trójjedynego Boga. Wprowadzenie do liturgii języka politycznej poprawności spotkało się z krytyką wielu szwedzkich duchownych. Są oni zdania, że spowoduje to odcięcie się Kościoła od korzeni i doprowadzi do jego rozłamu. Nowa księga liturgiczna zamiast przybliżać do nas wielkie kościoły, to nas od nich oddala, powiedział szwedzkiej agencji informacyjnej TT Mikael Löfgren, wikary z miejscowości Ljungby. Kościół Szwecji liczy ponad 6 milionów wiernych. Do 2000 roku posiadał status kościoła państwowego. Przyjęta większością głosów przez zgromadzenie kościelne nowa księga liturgiczna będzie obowiązywać od wiosny przyszłego roku. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. O sporcie Renata Susałko. Polscy skoczkowie narciarscy Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch zajęli 6. pozycję w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Kuusamo w Finlandii. Gdyby nie dyskwalifikacja w pierwszej serii Piotra Żyły za nieprzepisowy kombinezon, Polacy byliby na podium. Maciej Kot i Dawid Kubacki mówili po konkursie skoków. Oczywiście, że jest lekki niedosyt. Jesteśmy sportowcami i każdy z nas chce walczyć o zwycięstwo, ale trzeba twardo stąpać po ziemi i pokazać rywalom, że jesteśmy mocni. To są zawody jak każde inne i podejście jest takie samo, jak i do każdego innego konkursu. A konkurs wygrali Norwegowie po raz drugi z rzędu. Tym razem ze sporą przewagą wyprzedzili Niemców i Japończyków. Austriacy zajęli 4. miejsce, ale Stefan Kraft ustanowił nowy rekord skoczni. 147,5 metra, bijąc 10-letnie osiągnięcie swego rodaka Gregora Schlierenzauera. Jutro zostanie rozegrany konkurs indywidualny. Justyna Kowalczyk, choć biegła w swym koronnym dystansie 10 km techniką klasyczną, zajęła dopiero 18. pozycję podczas zawodu Pucharu Świata w biegach narciarskich Kuusamo. Zwyciężyła Norweżka Marit Bjergen, do której Polka straciła minutę i 19 setnych sekundy. Arka Gdynia rozgromiła Sandecję Nowy Sącz aż 5-0, a Pogoń Szczecin zremisowała z Piastem Gliwice 2-2 w dotychczas zakończonych meczach 17. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jakub Piotrowski z Pogoni był rozczarowany remisem. Nie jesteśmy zadowoleni do końca z tego wyniku. Wyszliśmy na prowadzenie 2-1 i Piast wykorzystał te stałe fragmenty, które dzisiaj przy takiej pogodzie tak wiedzieliśmy, że będą ważne. Strzeliliśmy bramki z akcji, a Piast ze stałych fragmentów. Obecnie w Kielcach gra jeszcze Korona z Legią Warszawa. Po pierwszej połowie 2-1 prowadziła Korona. Legioniści muszą wygrać, jeśli chcą wrócić na fotel lidera. Obecnie prowadzi Górnik Zabrze w tabeli. Polskie piłkarki ręczne wygrały z Brazylijkami 29-18 w towarzyskim turnieju w Rumunii. Zadowolony jest trener Leszek Krowicki. Gramy kontrę, bardzo dobrze bronią nam obie bramkarki. No wszystko co robiliśmy, wszystkie zmiany, wszystko wychodziło. Były te Brazylijki momentami rzeczywiście bez rady. Zresztą zespół oparty naprawdę na całej masie mistrzostw świata. Wszystko jest okej. I bardzo cieszę, że tak wszystko wyszło. Po dwóch zwycięstwach jutro Polki zagrają z Macedonkami. Turniej w Rumunii to ostatni sprawdzian Polek przed rozpoczynającymi się za 6 dni w Niemczech mistrzostwami świata. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 25 minut godzina 22. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Z
Zmiana władzy w Nowoczesnej. Twórca i lider partii Ryszard Petru nie jest już przewodniczącym ugrupowania. Stery w Nowoczesnej przejmuje dotychczasowa przewodnicząca klubu parlamentarnego tej partii, Katarzyna Lubnauer, która jest gościem Polskiego Radia 24. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Mówi Pani, wyzwań jest wiele, czasu mało, więc jaki jest Pani przepis na sukces? Przede wszystkim musimy dość jednoznacznie powiedzieć, że jesteśmy partią pracy średniej. Jesteśmy partią ludzi aktywnych, tych, którzy są przedsiębiorczy, którzy codziennie pracują na rozwój kraju. Musimy to przeciwstawić grupie ludzi, którzy proponują populizm i Misiewiczów. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ta grupa właśnie miała swoją reprezentację w parlamencie i myślę, że nią jest na początku. A po drugie musimy odrobić nowe otwarcie. Myślę, że bardzo ważne jest to, że mamy tą zmianę wizerunkową na czele Nowoczesnej, pozwoli nam zyskać nowy oddech i pokazać Polakom, że mogą nam zaufać. Mówi Pani, nowe otwarcie, nowa zmiana wizerunkowa, to znaczy, że trzeba trochę się odciąć i wymazać to, co było do tej pory, to, co się kojarzyło choćby z wpadkami Ryszarda Petru. Pamiętajmy o jednym, Ryszard Petru odniósł sukces, wprowadził Nowoczesną do parlamentu. To jest bardzo ważne, o tym pamiętamy. Natomiast jest nowy etap i na ten nowy etap potrzebne są nowe osoby. I myślę, że jestem nową twarzą na nowe otwarcie, na nowy etap. Ludzie aktywni, czym Pani chce tych ludzi aktywnych przyciągnąć? Mówi Pani, Nowoczesna powinna być ikoną. To dosyć pojemne słowo ikona, bo ci ludzie nowocześni również pewnie i słuchają, i głosują na Prawo i Sprawiedliwość, na inne partie. Dlaczego akurat mają Pani uwierzyć teraz? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość codziennie zdradza klasę średnią. Wtedy ją zdradza, kiedy mówi, że rozwój gospodarczy nie zależy od wysiłków, zależy od tego, co robi rząd. Wtedy, kiedy zapewnia im brak bezpieczeństwa, czyli i zarówno jeśli chodzi o system prawny, czyli to, że podważa fundamenty prawa, niszcząc Trybunał Konstytucyjny, niszcząc sądownictwo niezależne, jak również wtedy, kiedy burzy sojusze międzynarodowe. To wtedy podważa ich poczucie bezpieczeństwa. To jest codzienna zdrada. Codziennie zdradza ich również, kiedy mówi, że nie kompetencje, ale znajomości, jak w przypadku Misiewiczów, decydują o powodzeniu pracy. I to wszystko pokazuje, że ci ludzie są zdradzani codziennie przez Prawo i Sprawiedliwość. A kiedyś byli zdradzani przez Platformę, w momencie, w którym ona na przykład zabrała ich środki z OFE. Dlatego potrzebna jest partia, która reprezentuje interesy na dobrej nacji. Mówi Pani, czasu jest mało. Rozumiem, że myśli Pani również przede wszystkim o wyborach samorządowych. Jak sprawa w Warszawie będzie wyglądać? Porozumienie w sprawie wspólnego kandydata zostanie utrzymane? Przede wszystkim musimy siąść znowu do stołu rozmów. Musimy porozmawiać z Platformą Obywatelską, z PSL-em i również prawdopodobnie z SLD, po to, żeby zbudować jak najszerszą koalicję, nie tylko na Warszawę, ale na całą Polskę. Dlatego, że rzeczywiście polskim samorządom potrzebna jest obrona przed przewagą Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że przez skrajne nierównowagi, którą mamy obecnie, jeżeli fakcie, że pisma rząd, Sejm, Senat, Trybunał Konstytucyjny, media publiczne, bardzo ważne jest, żeby była taka reduta, jaką są samorządy, która nie należy do PiS. No tak, dlatego będziemy rozmawiać. Tylko pytanie, jak to zrobić? Co po tych rozmowach konkretnie miałoby wyniknąć? Bo wstawienie Rafała Trzaskowskiego jako wspólnego kandydata, według Pani to było trochę krok do tyłu, trochę oddanie swoich kart. Czy Pani teraz karty swoje gdzieś tam spod stołu wyciągnie, mocne karty, którymi Pani będzie chciała na nowo rozegrać te agencje? Ja bardzo cenię Rafała Trzaskowskiego jako polityka, natomiast zdaję sobie sprawę, że Platforma Obywatelska ma problem w Warszawie. Ma problem wizerunkowo wynikający z reprywatyzacji. W związku z tym być może że większe szanse jako polityk opozycji miałaby na przykład Kamila Gasiuk-Pihowicz. Ale będziemy rozmawiać. Ja nie wykluczam, że poprzemy Rafała Trzaskowskiego. Ale musi być to szersze porozumienie dotyczące wszystkich miast w Polsce, miast wojewódzkich, jak i również sejmów samorządowych. Nie można wyrywać jednego elementu układanki w całości. Z jednej strony mówi Pani, że trzeba przeciwstawić swoje propozycje rosnącej władzy Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony na polu opozycji, jak Pani chce, żeby Nowoczesna się wyróżniała, jaki kolor będzie musiała mieć, jak tu będzie wyglądała współpraca z Platformą? Jesteśmy jedyną partią, która jest partią wolności gospodarczej, jednocześnie wolności światopoglądowej. Uważamy, że bardzo ważne są takie elementy jak rozdział Kościoła i Państwa, ale również bardzo ważne jest to, żeby przedsiębiorcy polscy czuli, że państwo jest po ich stronie, że państwo im proponuje stabilne podatki, że proponuje wolność gospodarczą, że ogólnie rzecz biorąc zdaje sobie sprawę, że rozwój gospodarczy zależy głównie od nich. Liczy Pani na sukces kiedy? Kiedy on może nastąpić? Kiedy zobaczymy nową, Nowoczesną z kropką na końcu, a nie z przodu?
Kropka na przodzie miała bardzo duże znaczenie, bo to oznaczało, że kończymy pewien etap i zaczynamy nowy. To był symboliczny gest i ta kropka w dalszym ciągu zostaje w naszym symbolu graficznym. Natomiast dla mnie bardzo ważne jest to, że mamy nowe otwarcie. Nowe otwarcie, które pokazuje, że jesteśmy w stanie się samo naprawiać. Że jest możliwa demokratyczna, mądra zmiana bez chaosu, jaki wprowadza PiS. Że można tak zmieniać partię, ale można tak zmieniać również Polskę. Tak, żeby wszystkich łączyć, a nie dzielić. Panie Przewodniczący, ostatnie pytanie. Nie jest to taka retoryka anty-PiS ciągle? Nie, właśnie dlatego, że mówimy dość otwarcie, że koniec na ściganie się na liderów opozycji, koniec retoryki anty-PiS, czas na pokazanie, że możemy zaproponować lepszą, mądrzejszą zmianę dla Polski. I tym jest właśnie Nowoczesna. Katarzyna Lubnauer, nowa przewodnicząca Nowoczesnej, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Marcin Makowski, redaktor Wirtualnej Polski do Rzeczy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Te same pytania, panie redaktorze, ale do pana już teraz. Albo zaczniemy tak. Zmiana lidera w Nowoczesnej nie zapewni partii paliwa politycznego, tak choćby profesor Andrzej Gilskulu mówi. No i nie widzi przyszłości w jasnych barwach Nowoczesnej. Mówi, 2 lata góra i ta partia zniknie. Czym ta partia pod nowymi władzami, jeśli tak, będzie mogła się wyróżnić i pokazać nową swoją twarz i zaproponować coś nowego i komu? No, będzie to na pewno bardzo trudny czas przed Nowoczesną, bo wydaje mi się, że chociaż już ekspertów w tej chwili zapewnia, że w partii zostaje, to nie dałbym sobie ręki usiąść, że tak samo będzie mówił za miesiąc, dwa czy za pół roku. Poza tym wielu wiernych posłów Rzeszowi Petru, bo widzieliśmy przecież, że ten wyścig był bardzo wyrównany, to tylko 9 głosów różnicy. No, może z czasem czuć się rozczarowany pod rządami Katarzyny Lubnauer i może nawet wystąpić z partii, więc ma ona przed sobą potencjalnie bardzo niekorzystną sytuację rozłamową, ale jeżeli udaje się opanować ten potencjalny właśnie, ale możliwie już realny kryzys, no to moim zdaniem ma potencjał do tego, żeby się wyróżnić, bo o ile Nowoczesna pod rządami Ryszarda Petru była już trochę taką partią, która zaczęła sama się zastanawiać, kogo ona reprezentuje, jaki elektorat, w jakim kierunku chce się rozwijać, czy raczej liberalnym, takim światopoglądowo liberalnym, trochę tak jak kiedyś Twój Ruch, czy chce podbierać centrowych, ale też nieco lewicowych zwolenników Platformy Obywatelskiej. Natomiast te słowa, które przed chwilą padły od ust obecnej przewodniczącej Nowoczesnej, no napawają mnie optymizmem w tym sensie, że Polska potrzebuje opozycji, która nie będzie tylko tylko będzie opozycją merytoryczną i opozycją alternatywy programowej. No te zapowiedzi są ładne. Jeżeli zostaną zrealizowane, to jest moim zdaniem jakiś pomysł na to, jak ta partia się może odbić. Panie redaktorze, ale większość zapowiedzi jest ładnych z każdej strony. Kiedy słuchać zapowiedzi, to one raczej są ładne i mądre. I chętnie się słucha, ale jeśli słyszymy takie słowa, że Polskę, podział widzę tak, Polska aktywna, Polska mądrej zmiany kontra Polska populistów i Misiewiczów, to nawet ta mądra zmiana to przecież jest nawiązanie do retoryki Prawa i Sprawiedliwości. To jest, jeśli już nie antypis, to ciągle budowanie na czymś, co ktoś wcześniej zaproponował. No i to jest strukturalna słabość polskiej opozycji, która opiera się jednak, nawet jeżeli nie na bezpośrednim takim agresywnym antypisie, no to programowo jednak na pewnym remiksie tego jednak socjalnego też aspektu, który zapewnił zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, tylko że w takiej wersji oswojonej, nieco bardziej wielkomiejskiej, nieco bardziej intelektualnej. No, ja Nowoczesnej nie ufam w tym sensie, że już za dużo widziałem z ust tej partii pięknych zapowiedzi, które się, jak widać, skończyły na tym, że po 2 latach ona straciła świeżość i energię. No, jeżeli partia po 2 latach od założenia musi wymienić własnego twórcę i musi mówić, że trzeba do tej energii, która była na początku, wrócić, nie potrafiąc jednej kadencji przetrwać w takim składzie, no to dobrze o jej potencjale nie świadczy. No, traktuję te zapowiedzi Katarzyny Dudowa jednak z pewnym dozą optymizmu, ale no, tak jak pan stwierdził zresztą słusznie, politycy potrafią mówić pięknie, ale w rzeczywistości bardzo to się rozmija. Ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że nie dała rady partia całej kadencji przetrwać. Może mówić o pewnej rekonstrukcji w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Czy ja możemy o rebrandingu powiedzieć, o odświeżeniu, o szukaniu nowych sił i nowym otwarciu, nie rezygnując oczywiście z tego, co było do tej pory wartościowe, wykorzystując
wiele ośrodków decyzyjnych i wielu liderów, jest takich liderów, myśli pan, w Nowoczesnej wielu, którzy będą współtworzyć te partie, bo były takie słowa, że powinna być bardziej demokratyczna ta partia i decyzje powinny być wspólnie podejmowane, to wszystko przełoży się na jakieś konkretne działania? No, wydaje mi się, że na pewno będzie lepiej niż było, bo było fatalnie, jeżeli lider już były, podjął decyzję tak strategiczną z perspektywy partii, że oddał bez walki właściwie, bez żadnego politycznego benefitu oddał miejsce kandydata, prawda, na fotel prezydenta stolicy, czyli Paweł Rabik, który jeszcze nie tak dawno temu zapowiadał, że nigdy się nie wycofa, nagle musiał świecić oczami i Rafałowi Trzaskowskiemu przekazywać poparcie, a doły partyjne w ogóle o tym nie wiedziały, no to fatalnie świadczyło o tym, jaka atmosfera i jaki przepływ informacji w partii panował. No teraz się wydaje, że mi z tych zapowiedzi Katarzyny Lubner cały czas się, no, niestety musimy opierać na jakiejś dozie po prostu brania tego na razie z dobrą wiarą. Będzie taka zmiana również panowała w procesie podejmowania decyzji. No to był też jeden z powodów, za który ten ekspert ostatecznie skończył na politycznym aucie, chociaż miał